Dzień dobry. Nieczęsto zdarza mi się cokolwiek kręcić z ręki, ale mam ku temu ważny powód dzisiaj. Jest to twist fabularny i jednocześnie temat dzisiejszej opowieści, dzisiejszego odcinka. Jest nim depresja. Hello darkness, my old friend. Ta depresja za mną. Ten zbiornik, który widać w tle, to Morze Martwe, wybrzeże Morza Martwego. To jest najniżej położony punkt na naszej planecie, który można odwiedzić suchą stopą. 430,5 metra poniżej poziomu morza. Co więcej, Morze Martwe, które tak naprawdę jest jeziorem, jest jednym z najbardziej zasolonych zbiorników świata. Zasolenie na poziomie 35%, czyli w każdych 100 gramach wody z Morza Martwego jest 35 gramów różnego rodzaju soli, sprawia, że jest ono średnio 10 razy bardziej zasolone niż morza i oceany. Jak to w ogóle możliwe, że zbiornik wodny funkcjonuje poniżej poziomu morza? Jak to w ogóle możliwe, że tak dużo soli mogło się tu skoncentrować? I dlaczego, jeżeli przyjadę tu za rok, to będę mógł zejść niżej? O tym wszystkim, zresztą nie tylko o tym wszystkim, w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Depresja, akurat w tym znaczeniu, o którym dzisiaj o niej mówimy, to jest każdy punkt, który jest położony poniżej poziomu morza, każdy punkt na lądzie. I najniższy punkt w Polsce, tak się składa, jest depresją. Żuławy Wiślane są położone 2 metry poniżej poziomu morza. Najniżej położona stolica na świecie również jest depresją. Baku, 28 metrów poniżej poziomu morza. Pobliskie do miejsca, z którego do Was mówię, Jerycho, najstarsze miasto świata, funkcjonujące do dzisiaj. To jest również najniżej położone miasto, 258 metrów poniżej poziomu morza, a mówię do Was z około minus 430 metrów. Jak to możliwe, że takie tereny w ogóle powstają? No akurat w tym wypadku odpowiedzią jest ruch płyt tektonicznych. Część terenu zapada się tak jakby równolegle do tych otaczających poziomów. I właśnie w takim miejscu się znajdujemy. Mówimy o nim albo ryft Jordanu, albo rów Morza Martwego. Ryft to struktura, która powstała na skutek rozszerzania się, czy raczej rozciągania się skorupy ziemskiej nad rozgrzaną materią płaszcza Ziemi. Bo widzicie, teoria tektoniki płyt zakłada, że skorupa ziemska, czyli najbardziej zewnętrzna część naszej planety, składa się z elementów nazywanych właśnie płytami tektonicznymi, które pozostają względem siebie w ciągłym ruchu. Płyty mogą być na kursie kolizyjnym, wtedy najczęściej jedna z nich wsuwa się pod drugą, prowadzi to po pierwsze do trzęsień Ziemi na przykład, które są niczym innym jak uwolnieniem znacznej energii naprężeń oraz do wypiętrzania się gór. Płyty mogą się też od siebie odsuwać. Najczęściej ma to miejsce w przypadku płyt na dnie oceanów. Mówimy wówczas o strefie spreadingu oraz o powstawaniu dna oceanicznego. Jak to możliwe, że rozsuwanie coś tworzy? Ano tak, że w ten sposób magma z płaszcza Ziemi może się łatwiej wydostawać na powierzchnię, gdzie w kontakcie z wodą zastyga, tworząc nowe masy skalne. Bardzo często to właśnie rozsuwaniu płyt tektonicznych towarzyszy powstawanie ryftów, ale w przypadku Morza Martwego mamy do czynienia z jeszcze innym typem wzajemnej relacji płyt tektonicznych. Najprawdopodobniej, bo można spotkać sprzeczne dane, ale te, o których mówię, są potwierdzone współczesnymi pomiarami GPS. Chodzi o to, że spotykamy się tam z granicą przesuwczą pomiędzy płytą afrykańską a arabską. Obie zmierzają w dosyć podobnym kierunku, to jest północ, północny wschód, ale płyta arabska robi to szybciej. Stąd więc powstają naprężenia oraz względem siebie dochodzi do lokalnego przynajmniej rozsuwania się płyt. I tak właśnie mógł powstać basen Morza Martwego. Dwie płyty tektoniczne przesuwają się względem siebie, rozciągając skorupę, tworząc czasami nawet puste przestrzenie, a w efekcie poziom lądu opada. Taki proces zachodzi już od jakiegoś czasu, ale stosunkowo niedawno doszło do powstania Morza Martwego. Na przestrzeni ostatnich 4 milionów lat teren ten był wielokrotnie zalewany przez ocean, co doprowadziło do powstania depozytów soli. No i Morze Martwe jeszcze 12-13 tysięcy lat temu nie istniało. W ryfcie znajdowało się jezioro Lisan, które było dużo większe. Jego wybrzeże sięgało w szczytowym momencie 190 metrów poniżej poziomu współczesnego morza, wciąż była to więc depresja. Niemniej na skutek najprawdopodobniej aktywności wulkanicznej przekształciło się ono w Morze Martwe oraz Jezioro Galilejskie, które paradoksalnie jest największym zbiornikiem słodkiej wody w Izraelu. Poziom Morza Martwego bardzo się zmieniał na przestrzeni lat. Początkowo, czyli około 12 tysięcy lat temu, sięgało ono niemal 700 metrów poniżej poziomu dzisiejszego morza, czyli było niemal całkowicie wyschnięte. Oczywiście pominąłem w tym opowiadaniu ważny czynnik, jakim jest stopniowe na przestrzeni milionów lat wypiętrzanie się mas skalnych na zachód od Morza Martwego, które odcięły dopływ oceanu,
ale tak czy owak, jeżeli mamy wskazać przyczynę istnienia depresji Morza Martwego, to wina spada na ruch płyt tektonicznych. W związku z tym Morze Martwe, czy ten teren Morza Martwego, jest otoczony przez tereny, które są dużo wyżej, które nie dopuszczają do niego wód pochodzących z mórz i oceanów. Natomiast woda, która to morze zasila, pochodzi z rzeki Jordan. I wszystkie minerały, które ta rzeka rozpuszcza w swoim normalnym biegu, trafiają ostatecznie tutaj i stąd nie mają się gdzie udać. Mówimy o takich miejscach, o takich jeziorach, że są to jeziora endoreiczne. Takie, które są tylko zasilane wodą z jakiegoś cieku wodnego, natomiast nie ma z niego żadnego wypływu, nie ma z tych zbiorników żadnego wypływu. Morze Martwe to właśnie tego typu jezioro. I warto powiedzieć, że tego typu jeziora istnieją na całym świecie. Bardzo często, kiedy przestają istnieć, kiedy albo odcina się ten dopływ świeżej wody, albo kiedy po prostu inne procesy prowadzą do tego, że jezioro zanika, pozostają po nich bardzo płaskie, duże powierzchnie, które są stosowane albo jako lądowiska dla samolotów, albo jako idealne tereny do bicia wszelkiego rodzaju rekordów, na przykład rekordów prędkości, i to właśnie na dnie wyschłych jezior tego typu bije się dzisiaj rekordy prędkości. Tak dla porządku, aktualny rekord prędkości na lądzie wynosi bez 15 tysięcznych km na godzinę 1228 km na godzinę i został pobity w 1997 roku przez super samochód turboodrzutowy Tyrst SSC. A jakże, na dnie wyschniętego słonego jeziora na pustyni Black Rock w stanie Nevada. Jeziora endoreiczne mają tę właściwość, że są bardzo podatne na zmiany, to znaczy drobne zmiany czy nawet fluktuacje klimatyczne są w stanie bardzo silnie odbić się na ich stanie. W większości przypadków dopływ wody do jeziora jest równoważony przez jej parowanie. Kiedy tylko trochę mniej wody dociera do jeziora, parowanie bierze górę i jezioro powoli zanika. Na tym etapie jest obecnie Morze Martwe. Ale tym razem jest to konsekwencja raczej działalności człowieka. Intensywna melioracja z wykorzystaniem wody z Jordanu doprowadziła do tego, że obecnie do Morza Martwego trafia aż o 90, nawet 95% mniej wody niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Dlatego poziom wody stopniowo opada, nawet o ponad metr rocznie. Stwarza to pewne zagrożenie, związane chociażby z tym, że kurczące się jezioro dopuszcza na okoliczne tereny słodkie wody gruntowe, które wypłukują stopniowo duże pokłady soli, tworząc pod cienką i kruchą warstwą gruntu duże komory. Te działają jak pułapki, zapadając się nawet pod niewielkim naciskiem. Ale Morze Martwe próbuje się ratować, a w zasadzie będzie próbowało się ratować. W 2018 roku ruszy bowiem pierwszy etap projektu, który ma na celu zachowanie go w obecnej postaci. Będzie on polegał na tym, że sztucznie morze będzie zasilane wodą z Morza Czerwonego. Wielu badaczy się jednak niepokoi. Gwałtowna zmiana zasolenia tak dużego zbiornika może nieść ze sobą trudne do przewidzenia skutki. O Morzu Martwym bardzo często mówi się też w kontekście tego, jak bardzo jest zasolone. I rzeczywiście 35%, czyli 10 razy więcej niż średnia dla mórz i oceanów, to jest imponujący wynik. Ale trzeba tutaj dać jedną bardzo ważną gwiazdkę, jedną bardzo ważną uwagę tutaj poczynić, a mianowicie taką, że w oceanach około 85% tej soli stanowi chlorek sodu, czyli no, sól kuchenna. W Morzu Martwym jest inaczej, a to dlatego, że no, pochodzenie tych soli jest trochę inne. Tak jak mówiłem, są one wypłukiwane przez rzekę Jordan i znoszone tutaj, pozostają tutaj. I tylko 30% stanowi tutaj ta sama sól, czyli chlorek sodu. Pozostałe to są chlorki innych pierwiastków, głównie magnezu. Zgodnie z informacjami, do których dotarłem, wody Morza Martwego mają najwięcej bromków spośród wszystkich naturalnych zbiorników wodnych. W wodzie znajdują się też jony żelaza i to może tłumaczyć kolor okolicznych kałuż. Generalnie błoto z okolic Morza Martwego jest uważane za korzystnie działające na cerę oraz łagodzące liczne dolegliwości zdrowotne. Szczerze mówiąc, trochę szokujące dla mnie było zobaczyć, jak miejscowi szukają sadzawek z tymże błotem i nacierają się nim praktycznie przez cały czas. W każdym razie podkreślmy jeszcze raz, woda, a raczej roztwór z Morza Martwego jest obecnie o 25% bardziej gęsty niż woda oceaniczna. Zgodnie z prawem Archimedesa, przy takim samym zanurzeniu danego ciała wykazuje o 25% większą wyporność. Mniej więcej, pomijając nieznaczny udział innych czynników, jak na przykład napięcia powierzchniowego. Wszystko dlatego, że zawiera aż 10 razy więcej rozpuszczonych soli niż średnio wodę mórz i oceanów. Jednak skład tych minerałów różni się dość znacznie od standardu morskiego, jeżeli możemy tak powiedzieć. Te minerały są pozyskiwane z Morza Martwego na rzecz przemysłu, który produkuje kosmetyki. Zresztą w Izraelu to jest bardzo powszechne spotkać kosmetyki z Morza Martwego.
Natomiast warto wiedzieć, że nie tylko sole można z tego zbiornika wydobywać, bo na przykład w 1834 roku udało się pozyskać z Morza Martwego bryłę asfaltu, która ważyła ponad 2,5 tony. Asfaltu z Morza Martwego używali starożytni Egipcjanie w czasie mumifikacji faraonów. Takie wyciekanie bitumenu to nie jest też coś bardzo niezwykłego. W wielu miejscach na świecie mamy do czynienia ze zbiornikami wodnymi, z których wycieka asfalt. Świadczy to często o pokładach ropy naftowej pod takimi miejscami. I rzeczywiście, pewne dane donoszą, że na terenie Morza Martwego znajduje się ropa naftowa warta ponad 300 milionów dolarów. Biorąc pod uwagę, że Morze Martwe znajduje się na zachodnim brzegu Jordanu, czyli w autonomii palestyńskiej, oraz jednocześnie na granicy z Jordanią, z którą Izrael ma długą historię wojen, może to zwiastować napięcia, mówiąc delikatnie. Co się zaś tyczy asfaltu, bywa on czasami nawet głównym składnikiem takich jezior. Miałem okazję odwiedzić taki kompleks w Kalifornii. Na ranczu La Brea przygotowano muzeum poświęcone zwierzętom, które takie asfaltowe jeziora uwięziły. Dajcie znać, czy chcecie posłuchać, co tam widziałem. Wracając jednak do aspektów zdrowotnych. Położenie ponad 400 metrów pod poziomem morza sprawia, że wyższy słup powietrza wywiera nacisk na wszystko, co się na wybrzeżu morza znajduje. Ciśnienie jest więc o około 5% wyższe niż na poziomie morza i oscyluje zwykle w okolicach 1060-1065 hektopaskali. Wyższa jest również zawartość tlenu, w lecie o 3,5%, a zimą o niecałe 5%. No i grubsza warstwa atmosfery stanowi lepszą ochronę przed promieniami ultrafioletowymi. Te trzy aspekty klimatyczne związane są z najlepiej udowodnionym oddziaływaniem prozdrowotnym Morza Martwego. Otóż opalanie pomaga w łuszczycy, a niski poziom składowych ultrafioletowych sprawia, że to opalanie jest zdrowsze dla skóry. Wysokie ciśnienie i duża zawartość tlenu bezsprzecznie są w stanie działać pozytywnie na osoby z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, poprawiając natlenowanie krwi oraz ich ogólną sprawność. I to w zasadzie tyle udowodnionych naukowo korzyści. No może jeszcze warto wspomnieć, że stosowanie błota z Morza Martwego przynosi krótkotrwałą ulgę w bólu u pacjentów cierpiących na bóle stawów. Nie dysponuję jednak wiedzą pozwalającą mi z całą pewnością stwierdzić, że efekt wykracza poza placebo. Niemniej, sole z Morza Martwego są masowo pozyskiwane na potrzeby przemysłu kosmetycznego. Skoro była mowa o zasoleniu, to nie wypada nie wspomnieć o tym, że wpływa ono na jeszcze jedną ważną cechę wody, która się tu znajduje, a mianowicie na jej gęstość. 1 cm sześcienny wody z Morza Martwego waży 1,24 g obecnie, bo w związku z tym, że morze wysycha, to jego zasolenie rośnie. Na przestrzeni półwiecza o prawie 10% wzrosło i gęstość wody rośnie, także coraz trudniej jest się tutaj utopić. Natomiast nie jest to najbardziej słony zbiornik wodny na świecie. Istnieje kilka innych takich superhalicznych, czyli właśnie supersłonych zbiorników i najbardziej słony, o jakim obecnie wiem, to jest staw Get Al w Etiopii, który powstał dopiero w 2005 roku na skutek erupcji wulkanicznej czy aktywności wulkanicznej i woda, 100 gramów wody czy 100 gramów roztworu z tego stawu zawiera aż 43-44, niektórzy mówią nawet 45 gramów różnego rodzaju soli. Czyli zasolenie może sięgać nawet 45%, o 10% więcej niż w Morzu Martwym. W tym etiopskim stawie na każdy kilogram czystej wody przypada prawie 3/4 kilograma różnego rodzaju soli. To coś nieprawdopodobnego. Woda jest żółtawa od chlorku żelaza, no i warto wspomnieć, że wydobywa się z niego gaz. Zdaniem większości badaczy jest to dwutlenek węgla, który może być szkodliwy dla organizmów, które do stawu się zbliżają. Takiego niebezpieczeństwa nie ma akurat w przypadku Morza Martwego, ale skoro mówimy o jego zasoleniu, to można też wspomnieć o tym, że obecnie mamy do czynienia z sytuacją bardzo nietypową, bowiem zasolenie jest niemal jednorodne na całej głębokości. Dawniej świeża woda dopływająca z Jordanu sprawiała, że górne 30-50 metrów charakteryzowało się zasoleniem rzędu 20-25%, a dopiero głębiej, zimniejsza woda była nasycona rozpuszczonymi solami. Przez to warstwy miały różną gęstość i się nie mieszały. Czasami można zaobserwować, że gdy najpierw do szklanki wsypiemy cukier, potem dolejemy trochę wody, tak aby rozpuścić cukier, a następnie ostrożnie uzupełnimy szklankę, po zanurzeniu torebki z liśćmi herbaty napar powstanie tylko w górnej części szklanki. To ze względu na różnicę gęstości, roztwór cukru jest gęstszy. Warstwy się wtedy nie wymieszają. I tak było w Morzu Martwym, do czasu, bo coraz mniej wody zaczęło dopływać z Jordanu, jak pamiętamy, przez to górne warstwy zrównały się, jeżeli chodzi o zasolenie z warstwami dolnymi. Ciągle jednak się nie mieszały ze względu na różnicę gęstości. Tym razem wynikający z różnicy temperatur.
Woda ogrzana przez słońce była cieplejsza i mniej gęsta, przez co utrzymywała się na górze, ale zimą 1978 roku różnica temperatur spadła na tyle, że doszło do samoistnego zamieszania się wody w Morzu Martwym. Możliwe, że pierwszy raz w historii. Zresztą przełom lat 70. i 80. to były dla Morza Martwego ciekawe czasy. Morze Martwe jest jednym z obiektów, mówi się, biblijnych w Izraelu. Natomiast w Biblii ani razu nie było ono w ten sposób nazwane. Mówi się o nim albo Morze Wschodnie, albo Morze Słone. Morze Martwe, nazwa ta, pochodzi najprawdopodobniej od Rzymian. Rzymianie zaproponowali taką nazwę i była ona podyktowana tym, że w wodach jeziora nic nie żyje. No nic dziwnego, żadne makroskopowe stworzenie nie jest w stanie wytrzymać takiego zasolenia, w związku z tym również ptactwo, które mogłoby się na takich rybach czy generalnie stworzeniach wodnych żywić, również tutaj nie występuje. Co innego w okolicach morza, ale to jednak na nieco inną historię materiał. Natomiast warto wspomnieć o tym, że zdarza się, że w zimie spada tutaj bardzo dużo wody, bardzo dużo jak na warunki pustynne, bo trzeba pamiętać, że jesteśmy pośrodku pustyni. I wtedy zasolenie spada. W 1980 roku doszło do tego, że po takich właśnie obfitych opadach w Morzu Martwym zaczęła rozwijać się alga o nazwie Dunaliela. I co więcej, występowanie tej algi podtrzymywało funkcjonowanie pewnej bakterii, która zaczynała wytwarzać karotenoidy. I w związku z tym zimą 1980 roku Morze Martwe stało się czerwone od tego barwnika wytwarzanego przez bakterie. Od 2002 roku bada się dno Morza Martwego z wykorzystaniem najprostszego sprzętu do tego, czyli nurków. I ci nurkowie namierzyli w dnie morza wiele pęknięć, wokół których woda jest nieco bardziej słodka. I najprawdopodobniej mamy tam do czynienia z życiem pewnych ekstremofilów, czyli organizmów, które są w stanie wytrzymać bardzo ekstremalne warunki, w tym wypadku ekstremalne zasolenie. Są to głównie bakterie i archeony. Czyli nie do końca takie w 100% martwe jest to morze. Makroskopowo tak, mikroskopowo nie. W 2010 roku zbadano dokładnie 30 znanych kraterów na dnie Morza Martwego i okazało się, że są one źródłem słodkiej wody, a na kamieniach żyją mikroorganizmy czasami bardzo podobne do tych, które żyją na dnie zwykłych mórz i oceanów. Część z nich jednak pierwszy raz zaobserwowano dopiero tutaj. Mają one najprawdopodobniej ciekawe mechanizmy umożliwiające przeżycie w okresach, gdy zasolenie w ich otoczeniu gwałtownie rośnie. Naukowcy przewidują, że takie zjawiska mają miejsce. Obecnie wiemy też, że w Morzu Martwym może występować 80 gatunków mikroskopijnych grzybów i alg. Ale tak jak mówiłem, makroskopowo morze jest naprawdę martwe. Na koniec warto wspomnieć, że fakt, iż z rzeki Jordan do Morza Martwego wpływa obecnie o 95% mniej wody na skutek melioracji, niż jeszcze miało to miejsce 60-70 lat temu, to jest główny czynnik, który powoduje, że Morze Martwe stopniowo paradoksalnie umiera, że ta depresja ciągle się powiększa. I być może ktoś powiedziałby, no cóż, no po prostu kiedyś może wyschnie, ale tak naprawdę pomimo, że jest ono rzeczywiście martwe, że nie żyją tutaj żadne ryby, żadne ptactwo się nie żywi tutaj nad tym jeziorem nazwanym morzem, to tak naprawdę wiele dużych zwierząt funkcjonuje dzięki temu, że ten zbiornik wodny się tu znajduje i ich przeżycie na tych terenach jest uzależnione od istnienia Morza Martwego. W związku z tym od 2018 roku ruszy pierwszy projekt, który ma na celu ochronić Morze Martwe. Nie zregenerować, ale podtrzymać jego istnienie w obecnej formie i będzie polegał na tym, że część wody będzie tu przepompowywana z Morza Czerwonego. Pozostaje nam tylko trzymać kciuki i zakończyć opowieść na dziś. Z wybrzeża Morza Martwego, Dawid Myśliwiec. Do zobaczenia, do usłyszenia.